Ludzie pierwotni malowali na ścianach jaskiń zwierzęta, które zabijali na pożywienie dla siebie. Niektórzy z nich czynili to w celu przebłagania ich duchów. Pewne plemiona tubylcze wypowiadają specjalne modlitwy z takim właśnie zamysłem. Człowiekowi od zawsze towarzyszy świadomość, że zabijanie i zjadanie zwierząt jest swego rodzaju kanibalizmem międzygatunkowym. Że jest w tym coś zasadniczo niewłaściwego, wręcz barbarzyńskiego. Być może, przynajmniej na tym etapie rozwoju naszego gatunku, nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z mięsożerności. Jednak pisma zaratusztryjańskie mówią nam, że nadejdzie taki czas, gdy ludzie przestaną spożywać mięso zwierząt i łączą to z tak zwaną fraszą kereti, odnowieniem świata. Obok postępu naukowego, technologicznego, zaratusztryjanizm dostrzega również konieczność działania w wymiarze transcendentnym, a także pogłębienia naszej ludzkiej świadomości, przebudzenia sumień. I dotyczy to także posługiwania się żywym słowem, przede wszystkim gatami, hymnami Zaratusztry oraz krótkimi tekstami, na przykład Ahuna Vairya Ashem Vohu. Jedynie tekst wypowiadany w języku swego objawienia i ułożenia zachowuje w pełni swoją wartość, znaczenie i walor, swoją siłę i duchową moc. Jego recytacja, melorecytacja, dodaje nam energii, nadziei, karmi nasz optymizm i naszą siłę psychiczną. W zdrowym ciele zdrowy duch, jak mawiali starożytni. Ale doskonale wiemy, że równie prawdziwe jest stwierdzenie: zdrowy duch równa się zdrowe ciało. Zaratusztryjanie dodają: równa się zdrowy świat. To droga ku fraszo kereti, odnowieniu świata. Mocą naszą i mocą Ahura Mazdy. Data angeus aredat vohumananga haitya vareshtam hyat vasna varashtotemem. Niechaj Stwórca Świata spełni poprzez myśl dobrą najbardziej sprzyjające odnowieniu świata życzenia tych, którzy dokonują czynów prawych. Gaty hymny Zaratusztry. Ashem vohu vahishtem asti, ushta asti, ushta ahmai, hyat ashai vahishtam ashem. Boski ład i prawość są dobrem najlepszym, są szczęściem. Szczęście osiąga ten, kto czyni prawość po to, by osiągnąć doskonałość w prawości, a nie ze względu na oczekiwanie jakichś nagród, czy też nawet szczęścia wiecznego. Prawość bowiem sama w sobie daje szczęście.